Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszej konferencji prasowej, na której chcemy opowiedzieć Państwu o święcie Dzieci Gór, jakie będzie w tym roku. To 28. edycja tego międzynarodowego festiwalu. 28. edycja, która miała odbyć się pierwotnie w ubiegłym roku, pandemia nie pozwoliła na jakąkolwiek organizację. Tego wydarzenia. W tym roku, ze względów pandemicznych, to wydarzenie też będzie inne niż przez 27 poprzednich edycji. Przede wszystkim musieliśmy się zdecydować na odbywanie święta Dzieci Gór w wersji hybrydowej, to znaczy, część wydarzeń będzie na żywo i rzeczywiście z udziałem publiczności. I rzeczywiście będzie można je obejrzeć na miejscu, tutaj w Nowym Sączu. Część wydarzeń będzie odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej. Jest to spowodowane, Szanowni Państwo, konsekwencjami obostrzeń covid albowiem taki festiwal, takie wydarzenie planuje się wiele miesięcy wcześniej, i zespoły zagraniczne, a były zespoły zaproszone również z innych kontynentów, bo miał być zespół z Indii, czy, czy zespół z Nigerii, no one muszą kupować bilety lotnicze i organizować cały pobyt wiele miesięcy wcześniej. Wiadomo, jeszcze dwa miesiące temu sytuacja epidemiczna w naszym kraju w ogóle na świecie była, była inna. Zresztą do tej pory w wielu krajach jest jeszcze bardzo trudno. Możemy się tylko cieszyć z tego powodu, że w Polsce jest dużo lepiej. Ale z tego powodu... Zespoły zagraniczne będą obecne wśród nas duchowo, wolicjonalnie, no i oczywiście w wersji internetowej. Cały festiwal zaczynamy jednak koncertem tradycyjnym, czyli odbywającym się w Nowym Sączu. Nie na rynku, albowiem w tym roku korzystamy z amfiteatru i w Parku Strzeleckim i bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że ten festiwal będzie się tam już zawsze odbywał. Koncert inauguracyjny planujemy rozpoczynać w niedzielę najbliższą o godzinie 17.00. I będzie to koncert z udziałem zespołów polskich, tych z terenów górskich, które się zakwalifikowały do Święta Dzieci Gór. Do tego w zeszłym roku. Do nich zaprosiliśmy do występów również na żywo pary kamrackie w postaci zespołów z innych regionów Polski. Więc będzie okazja do tego, żeby zobaczyć. Folklor z zupełnie innych stron, a jako trzeci, już wirtualnie, nawet na tym koncercie, będą, będzie im towarzyszyć wszystkim zespół zagraniczny. Także w tym roku to nie pary kamrackie, a trójki kamrackie, chociaż oczywiście w dość okrojonym schemacie, w dość okrojony sposób, bowiem po koncercie inauguracyjnym już zapraszamy. Wszystkich do internetu i tam codziennie o godzinie 19 będzie premiera kolejnego dnia festiwalowego, czyli będą koncertować trzy zespoły, dwa polskie, jeden z terenów tutaj z naszych, z południowej części Polski, górzystej, drugi zespół z innej części Polski, no i zespół zagraniczny. Festiwal zakończy się. W, nie, w sobotę, w przyszłym tygodniu o godzinie 19.00 planujemy koncert, do, nie pomyliłam godziny? Nie. No na szczęście, bo ja najczęściej mylę godzinę, a nie chciałbym prowadzić nikogo w błąd. O godzinie 19.00 w Parku Strzeleckim w Amfiteatrze koncert Finałowy. To tak będzie wyglądać pokrótce schemat e, całości, no, a o resztę e, będę prosił o przybliżenie e, pozostałych elementów e, Święta Dzieci Gór, e, pana dyrektora Piotra Gąsienicę i panią dyrektor Małgorzatę Brodę. Pewnego rodzaju nowum, z czego się bardzo cieszymy, jest otwarcie festiwalu dla dzieci z Nowego Sącza i z regionu Sądeckiego. Ponieważ proponujemy im w tym roku udział w festiwalu w roli uczestników naszych warsztatów, przygotowanych od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 18.30, codziennie dwa różne warsztaty. Finalnie jesteśmy w stanie zaprosić około pół tysiąca dzieci z regionu i z Nowego Sącza do świetnych warsztatów, profesjonalnie przygotowanych i przez profesjonalistów prowadzonych. Tematyka tych warsztatów ciekawa, na przykład ogrody w słoiku, czy malowanie zapachami Afryki, czyli przyprawami i tak dalej, i tak dalej. Możemy również i w ten sposób zwiedzać świat, możemy dzieci otwierać na nowinki, ale możemy również ich uczyć czegoś, co jest naszą tradycją, czyli na przykład wyplatania, czy, czy zabawy w, w tworzeniu tych wiatraczków, które są w tym roku symbolem festiwalu. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby już rodzice pomyśleli o tym i dzieci zapisywali. Można to robić przez naszą stronę festiwalową. Oczywiście, ponieważ jest to jednak mimo wszystko ograniczone pewną ilością dzieci, którą jesteśmy w stanie zaprosić w sposób bezpieczny, w sposób sanitarny i taki, żeby to miało sens, żeby ta interakcja była, to prosimy robić to wcześniej. Będziemy otwarci na to, że jeżeli w danym momencie, na daną godzinę będą jeszcze miejsca, będziemy tam na bieżąco jeszcze mogli dopuścić jakąś grupę dzieci, ale już teraz mówimy to otwarcie i jasno, że musimy zadbać o to, w sensie rodzice muszą zadbać o to, żeby te dzieci zapisać. Namawiamy do tego, dlatego że te warsztaty uważamy są dosyć ważną częścią tego festiwalu i myślę, że to otwarcie się na region, na Nowy Sącz pozostawimy w przyszłości. Miejmy nadzieję, że to się będzie udawało. Również kolejną nową rzeczą, która zaistnieje w tym roku, to jest pójście z festiwalem, pomimo że on jest hybrydowy, w region. My idziemy, z telebimami do 11 miejscowości w Małopolsce, takich miejscowości, w których uznaliśmy, że warto pokazać ten festiwal, gdzie znaleźliśmy partnerów w postaci władz samorządowych czy też dyrektorów moków, goków i to również będzie wydarzenie w tych miejscowościach. Na plakacie jest ta rozpiska, gdzie, kiedy, o której godzinie, w jakiej miejscowości w Małopolsce. Będzie festiwal w postaci Telebimu i pokazania koncertu tam gdzieś na ryneczkach tych miast. Również za waszym pośrednictwem, czyli mediów, kierujemy tą wiadomość i to zaproszenie do mieszkańców tamtych miejscowości, żeby się tym zainteresowali. Chcielibyśmy. Zaprosić ich tym sposobem do tego, żeby w przyszłości ten festiwal, jeden z największych festiwali dziecięcych w Europie, istniał w regionie i był szerzej postrzegany w Małopolsce. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, co powiedział Pan Dyrektor Andrzej Zarych, to w pierwszych miesiącach tego roku, w trudnej jeszcze sytuacji epidemiologicznej, stanęliśmy przed pytaniem, jak to zrobić, aby bezpiecznie przyjąć dzieci gór w Nowym Sączu i zarazem zachować klimat festiwalu, bo chyba to, co najcenniejsze w święcie dzieci gór, to właśnie klimat tej imprezy, klimat przyjaźni, tolerancji, otwartości na świat. I stąd zrodziła się ta hybrydowa formuła, ale żeby można było zre zrealizować hybrydową formułę festiwalu, trzeba mieć co pokazać podczas prezentacji online. I postaraliśmy się bardzo, aby zadbać o to, żeby to nie były zwyczajne rejestracje programów na jakichś innych scenach, żeby scenerią prezentacji Święta Dzieci Gór była natura były miejsca, o których dzieci usiłują nam opowiedzieć co roku, na scenie, udając, że są na łące, że są w swojej wsi, że pasą gęsi, że gdzieś gdzie się poddali są krowy, za które są odpowiedzialne. Bo życie wiejskiego dziecka to było życie pełne obowiązków, a chwile zabawy, które pokazujemy podczas wszystkich festiwali, to były chwile ukradzione z tych dni, wypełnionych ciężką często pracą. I Jestem szczęśliwa, że udało się zrealizować ten projekt w taki sposób, że oto pojechaliśmy do każdego miejsca, skąd pochodzi zespół. Zespoły znalazły przepiękne scenerie, w których nagraliśmy filmy. Jeżeli film nosi tytuł Pasienie gęsi, to są gęsi, jest łąka. I może muszę Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że dzieci często pochodzą z małych miejscowości, to dzisiaj już ta różnica między miastem a wsią tak bardzo się spłaszczyła, że niektóre z nich po raz pierwszy chodziły boso po trawie podczas nagrania tego filmu. Klimat wytworzył się niezwykły. Mam nadzieję, że ten montaż, który z tego się tworzy i będzie prezentowany podczas festiwalu, odda ten klimat, tą szczerość dzieci, ich radosny śmiech i to, że one w pewnym momencie zapomniały, że są kamery wokół, wokół nich i po prostu bawiły się w sposób spontaniczny. Mam nadzieję, że to się publiczności festiwalowej udzieli. To, co jest minusem tego festiwalu czyli brak dzieci przez cały tydzień w Nowym Sączu i ich mieszkania wspólnego tego tworzenia się kamractwa, mam nadzieję że nieco chociaż zostanie zrównoważony przez to że te filmy zostaną mam nadzieję że festiwal będzie trwał jeszcze 100 lat i jeden rok dłużej ale kiedyś oni jako dorośli ludzie będą mogli sięgnąć do tego materiału i zobaczyć siebie jako, jako właśnie spontaniczne, bawiące się swoją pasją dzieci. Zamierzamy te filmy również wykorzystać w naszej pracy z instruktorami, bo bardzo dużo na tej podstawie można pokazać rzeczy, które dla nich będą cenne i ciekawe, a przecież Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ prowadzi studium folklorystyczne i inne formy kształcenia instruktorów zespołów regionalnych. To właśnie zobaczymy codziennie podczas tych premier. O których informuje nasz program, codziennie o 19:00, zarówno w internecie, jak też, co ważne, dla sądeczan i dla turystów i gości, przed amfiteatrem będzie telebim, będą miejsca do siedzenia i będzie można sobie pooglądać te premiery, niekoniecznie na ekranie swojego komputera i w samotności, ale w miłym towarzystwie i w miłych okolicznościach. Będzie to poprzedzone zabawami z Józefem Brodą. Jeśli mówię o klimacie festiwalu, to trzeba też podkreślić rolę tej osobowości. Która no, w sposób charyzmatyczny towarzyszy Świętu Dzieci Gór od początku i będzie też towarzyszyć w tym roku, co nas bardzo cieszy. I Józef przygotowuje specjalne atrakcje dla dzieci, które będą łączyć czas warsztatów z czasem premiery. To będą niespodzianki niezwykłe. Ja powiem tylko, że dostałyśmy zadanie ostatnio, panie dyrektorze, że mamy przygotować gęsie skrzydła. To tylko taka jedna, jedna ciekawostka na te jego zabawy, więc zachęcam wszystkich, również dorosłych. Myślę, że każdy może się poczuć mile zaskoczony i poczuć się trochę dzieckiem, do czego serdecznie wszystkich namawiamy, zwłaszcza w tych czasach. Jeśli chodzi o festiwal to, to i o ten klimat, to dołącza do nas druga niezwykła osobowość. Partnerować Józefowi Brodzie będzie w tym roku Krzysztof Trebunia-Tutka. I mam nadzieję, że te dwie osobowości artystyczne, ale też ludzie zaangażowani, nie boję się tego powiedzieć, życie duchowe, będą przekazywać dzieciom coś więcej niż tylko informacje o występujących zespołach, bo przecież Józef zawsze robił coś więcej i teraz dołączę do niego Krzysztof Trebunia-Tutka. I dlatego właśnie, że te dwie osobowości spotykają się w tym roku na Święcie Dzieci Gór, Taki, a nie inny program koncertu finałowego. Chcemy go zadedykować dzieciom gór. Zawsze one były artystami. Tym razem zapraszamy ich. Chcemy zgromadzić y, członków wszystkich zespołów, które do tej pory były tymi zespołami gospodarzami z naszych górskich terenów. Zrobić przed koncertem wspólne zdjęcie y, przed amfiteatrem z drona y, pod hasłem Nawet korona nas nie pokona, bo dzieci gór są niepokonane. A następnie pokazać im, że ta dziecięca pasja może być treścią czyjegoś życia. Przekaz pokoleniowy może zaowocować tym, że artystyczne zabawy, którymi, są udział, którymi jest udział w zespołach regionalnych, mogą się stać sposobem na życie. I tak Joszko Broda, który wychowywał się na kolanach Józefa Brody oraz wszystkich jego muzycznych znajomych, sam o tym mówił, że to było niezwykle dla niego rozwijające, już własne dzieci. Uczy muzykowania i rozwijania muzyki źródeł w sposób twór twórczy i wystąpi podczas koncertu finałowego na naszym festiwalu razem ze swoim zespołem rodzinnym Dzieci z Brodą. Wystąpią też trebunie tutki. Od Władysława trebunietutki poprzez jego synów, córkę, na następne pokolenia oddziaływuje już ten zespół i kształtuje jakieś pojęcie o tym, że. Muzyka źródeł może być w sposób twórczy przekształcana. Będzie też animacyjny festiwa, teatrzyk dla dzieci festiwalowy, ale będą też kapele. Z jednej strony kapela lachowska, z drugiej strony kapela góralska, a wspólnie będziemy wykonywać, mam nadzieję, że z publicznością, pewną festiwalową piosenkę, która miała swoją premierę i została specjalnie napisana na jeden z festiwali, gdzie gośćmi byli mali artyści z Meksyku. Myślę, że niektórzy z Państwa mogą to pamiętać, a jeśli nie pamiętacie, no to bardzo serdecznie zapraszamy na koncert finałowy Święta Dzieci Gór. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bezpiecznie i z dużym udziałem sądeckiej publiczności, i nie tylko. Oczywiście zapraszamy publiczność na koncerty i żałujemy już teraz, że nie będzie mógł być amfiteatr wypełniony w 100%, no ale mamy obowiązujące zasady jeszcze i obostrzenia i wiadomo, że tego zrobić się po prostu nie da. Ale mamy nadzieję, że w przyszłoroczne, w przyszłoroczne Święto Dzieci Gór już będzie w zupełnie innym, zdrowym klimacie i będziemy mogli świętować rzeczywiście niesamowicie. Szanowni Państwo, chciałem dodać jeszcze, że realizacja tego festiwalu. Bogatego, bo, bo chciałem powiedzieć, że samo podróżowanie, kręcenie filmów to są dużo rzeczy, których w sumie nie robiliśmy wcześniej jako instytucja. Uczymy się tego, ale to wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków samorządu województwa małopolskiego i samorządu miasta. Nowego Sącza. Oczywiście jak każde takie wydarzenie mamy również swoich sponsorów. Sponsorem głównym Święta Dzieci Gór jest przedsiębiorstwo produkcji lodów Koral. No i oczywiście pozostali sponsorzy to Brookbed, Fakro, Szafa Etnografa, Wiśniowski, Furini Świat i Foteli. Gotoma, Piwniczanka, Cechini i Owoc Łąski. Wszystkim sponsorom bardzo dziękuję. Dziękuję również patronom medialnym. I to są takie media jak TVP Kultura, Portal Sądecki News, Gazeta Krakowska, Dobry Tygodnik Sądecki, Radio RDN, Portal Kultura Ludowa.pl, Portal Sądeczanin, Portal Pismo Pismofolkowe.pl, Portal Miasto NS i nasza telewizja Sądecka. NTV. I jeśli chodzi o akredytację dla mediów, Odsyłam wszystkich Państwa do strony Święta Dzieci Gór i tam na samym dole jest formularz akredytacyjny do pobrania, do wpisania, no bo musimy jednak pamiętać o tym, że jeśli chce się wchodzić do amfiteatru w czasie koncertu, my musimy ewidencjonować liczbę osób, która tam jest wewnątrz, więc to dla spraw porządkowych jest niezwykle ważne, żeby nie było tak, że dziennikarz chce wejść, a tu już się okazuje, że będzie z tym kłopot. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Oczywiście całemu wydarzeniu towarzyszy wystawa, która jest na nowosądeckim rynku. Wystawa, która nosi tytuł Mali Pasterze Tradycji, jest to wystawa, której autorem jest Piotr Drożdżik, autorem fotografii i ona będzie na sądeckim rynku do 26 lipca. Czy macie Państwo jakieś pytania? Parady, parady nie będzie, dlatego że jak był ustalany scenariusz, obowiązywały nas obostrzenia pandemiczne, które takie, takie rzeczy po prostu uniemożliwiały, w związku z tym nie planowaliśmy. A msza święta będzie. Msza święta jest o godzinie 15.00. W amfiteatrze będzie się odbywać i ona jest, została, udział w tej mszy jest ograniczony do zespołów i, i osób im towarzyszących, czyli. To jakby nie będzie szerokiego udziału sądeczan w tym nabożeństwie. Dziękuję Państwu bardzo.